Kostka Mofang Pyraminx Bell przychodzi do nas w charakterystycznym dla serii X-Men Design opakowaniu. W środku poza kostką znajdziemy też krótką i zwięzłą instrukcję, jak ją ułożyć, oraz zestaw czterech dodatkowych magnesów. Sama kostka opiera się właśnie na magnesach, jednak w tipach zastosowano jedynie dwa z możliwych trzech magnesów. Jeśli chcemy, możemy sobie po tym jednym magnesie dołożyć. Pod tipami oczywiście są też śruby regulacyjne. Sama kostka jest na czarnym plastiku, jednak wewnętrzne elementy nie są barwione. Sprawia to, że jest ona lepsza, jeśli chodzi o feeling, przyjemniej się nią porusza dla wielu osób. Jeśli chodzi o naklejki, mamy tu standardowe od Mofang naklejki. Naklejki są bardzo żywe, bardzo jaskrawe. Kolory dobrze ze sobą kontrastują, nie możemy tutaj mówić o problemach z rozpoznawaniem ich. Jakościowo też jest super, chociaż pod niektórymi naklejkami, tak jak na przykład pod czerwonymi, widać drobne bąbelki powietrza, ale jest to problem, z którym można łatwo sobie poradzić. Jest to kostka serii X-Men Design, czyli tych najlepszych kostek od Mofang, tych kierowanych do topowych speedcuberów. No i rzeczywiście da się tu odczuć po jakości, po poruszaniu się, że jest to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy pyraminx na rynku. Zastosowano tu magnesy, które pomagają w ustawianiu się kostki w odpowiedniej pozycji. Pomaga to w niwelowaniu wszelkich lock-upów, czy też popów, czy wypadaniu elementów. Jeśli chodzi o same tipy, te przyciągają się bardzo, bardzo mocno i w zasadzie jedyną pozycją, z której magnesy ich nie przyciągają, to obrócenie takiego tipa o 60 stopni, potem przy lekkim ruchu on już sam skakuje na miejsce. Same magnesy, mimo tej mocnej stabilizacji, nie przeszkadzają w poruszaniu się. Nie jest to tak jak przy standardowym systemie wystających kuleczek, że coś tam nam fizycznie rzeczywiście wpływa na tarcie ścianek o siebie. Kostka jest bardzo szybka, pozwala na układanie, no, z osiąganiem rekordowych czasów. Nie można tutaj mówić o jakichś przeciwnościach. Jest też dość luźna. Jeśli ktoś nie lubi dużych, luźnych kostek, to radzę sobie lekko tą kostkę przykręcić, wykorzystując śruby regulacyjne. Jednak mimo tego, że jest luźna, raczej nie trafiają się tu żadne popy czy też loki. Wszystko to dzięki właśnie zastosowanym magnesom. Sama kostka przeznaczona jest dla najlepszych speedcuberów, ale oczywiście każda osoba, nawet ta początkująca, bez problemu sobie z nią poradzi. Jeśli jesteście gotowi zapłacić za tą kostkę, ponieważ jest ona droższa od innych pyraminxów, nie jest to najtańsza kostka, to jak najbardziej Wam polecam. Przede wszystkim dla speedcuberów zaawansowanych, którzy szukają kostki, idealnej kostki, która pozwoli na najlepsze możliwe czasy, ale dla amatorów też jest ona godna polecenia, ponieważ łatwo się do niej przyzwyczaić, jest ona dość łatwa w opanowaniu dzięki właśnie tym magnesom, więc każdy tak naprawdę będzie zadowolony z zakupu takiej kostki.